Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować ziemniaki na linę. Ten sposób ogólnie znalazłem bardzo dawno temu, może z 5 lat, 6 lat temu, gdzieś na internecie. Po prostu go zobaczyłem, przeczytałem i tak oto w ten sposób zacząłem wykorzystywać. Jest to dosyć bardzo stary sposób na przynętę oraz zanętę. Ale w tym odcinku skupimy się na przygotowaniu przynęty, bo żeby zanętę przygotować z ziemniaków, to trzeba naprawdę cały garnek tych ziemniaków ugotować. A w tym odcinku mam tylko dwa ziemniaki, więc bierzemy dwa ziemniaki takiej samej wielkości, żeby w miarę równocześnie się ugotowały, bo jak weźmiemy, jeden będzie duży, a drugi będzie mały, to jak one będą się gotować, to tak równo się nie ugotują, ponieważ jeden będzie bardziej miękki, drugi będzie bardziej twardy, no i to nie będzie dobrze. Więc dobieramy ziemniaki, żeby wielkość ich była podobna. Na początku musimy te ziemniaki umyć. Nie musimy jakoś dokładnie ich myć, po prostu tak przemyć wodą z tego piasku, z tej ziemi po prostu, żeby tak wyglądały dosyć czysto. Tak więc mam już umyte dwa ziemniaki. Jak możecie zobaczyć, już gotuje mi się woda. Poczekamy, aż ugotuje mi się ona. Proszę, co ja gadam. No, ugotuje mi się ona i wrzucamy ogólnie ziemniaki do wrzącej wody, nie do zimnej. Ogólnie gotujemy ziemniaki w mundurkach, nie obieramy ich w ogóle. Po prostu tak jak je umyjemy, po prostu wrzucamy je do wody. Temu nie zdejmujemy skórki, ponieważ lepiej wtedy nakłada się, znaczy nakłada się, nie spadają po prostu z haczyka, jak są ze skórką tak często, bo jak zdejmiecie skórkę, to naprawdę będzie często spadać z haczyka, tak to ta skórka jednak coś tam zatrzymuje. I co więcej, taka kartofla w skórce zachowuje więcej wartości odżywczych w sobie. No i tak, i czekamy, aż ugotuje się woda. No i mamy tak zagotowaną wodę do wrzącej wody wrzucamy te dwa ziemniaki. Może trochę za dużo mamy tej wody, no ale trudno, i tak się gotują. Te ziemniaki mają gotować się coś do około 5-7 minut, max 7 minut mają tak się gotować. Po 5 minutach ziemniaki zaczynają puszczać pianę. Podobno skrobia się wypukuje z ziemniaków. I po 7 minutach wyciągam. Ustawiam do tego stoper. Oczywiście ja zawsze jeszcze dodaję do tego łyżkę cukru, ponieważ ryby lubią na słodko. Słyszałem też, że niektórzy dodają miodu, dodają też różnych przypraw. Używają nawet barwniki. Ale ja akurat tych rzeczy nie używałem. Zawsze daję tylko cukier. Z tego co wiem, to jeszcze można te ziemniaki nakłuwać. No ale to jak to woli. Ja tego nie robię. Chyba podobnie szybciej się ugotuje wtedy. Teraz czekamy, aż 5-7 minut zagotują się. Jak widzimy, po upływie tego czasu ziemniaki ładnie puszczają już pianę. Teraz będę odlewał wodę i będę ziemniaki wsadzał do zimnej wody. I tak oto wylałem gorącą wodę i wrzucam... ale gorące. O kurczę. I wrzucam te dwa ziemniaczki do miski z wodą. Teraz niech trochę poleżą w tej misce, żeby je ostudzić. Przypominam, w zimnej wodzie. Niech poleżą. Ja za ten czas naleję
Trzeba ponownie nalać wody do garnka i znowu będzie trzeba jeszcze raz na 5 minut zagotować te ziemniaki. Woda mi ponownie gotuje się. Po ugotowaniu, znowu jak będzie grzeć, znowu wrzucamy ziemniaki na około też 5 minut. No stopę, że można sobie ustawić. Dla lepszego obliczenia czasu. Ziemniaczki już mamy chłodne, już nie są gorące. Nie poparzę palców, jak wcześniej nieostrożnie je brałem. No i zaraz czekamy, aż woda się ugotuje i jeszcze raz je wrzucamy na 5-4 minuty, jakoś tak. No i znowu mamy zagotowaną wodę i wrzucam o te dwa ziemniaki, które wystygły, ponownie na 5 minut. Coś około 5 minut. Odpalam stoper i widzimy się później. I tak oto minęło te 5 minut. Ja już odlałem wodę. Teraz musimy, tym razem, musimy ostudzić ziemniaki na około. Jest. Tym razem musimy wrzucić po prostu te ziemniaki na 10 minut do zimnej wody. Musimy je ostudzić przez 10 minut. I tak samo możemy odpalić stoper i żeby te ziemniaki poleżały 10 minut. Po tych 10 minutach przejdziemy do ich krojenia. Do zobaczenia. No, i po tych 10 minutach studzenia tych ziemniaków, o tak, o, przejdziemy do ich krojenia. Tak, rozkrajam ziemniaka na pół. Zobaczcie. No, nasz ziemniak wygląda tak. Po pierwsze, jak go rozkroję na pół, to jest idealny, czyli nierozgotowany i niekleisty. A następnie, no, masło maślane. A więc nasze ziemniaczki kroimy na małe kosteczki o wymiarach mniej więcej tak 2 na 2 centymetry, coś takiego. Możemy nawet 3 na 3 kroić, chociaż ja robię trochę mniejsze nawet. Trochę nam schodzi skórka, ale to nie jest po prostu. No, normalne, że będzie schodziła czasem skórka. Nawet taki kawałeczek, ja go czasem trochę nawet robię taką bardziej kulkę, trochę go obcinam, żeby ładniej wyglądał. Ale w sumie to żadnego większego znaczenia to nie ma. No i po prostu przechodzimy do krojenia naszej przynęty. Rozkrajamy ją na pół i potem taką część jeszcze raz. Tak. Potem jeszcze raz. Tak. No, ogólnie kroimy na takie kawałki, mogą być też te kawałki, nie muszą być ogólnie takie duże, mogą niektóre być też mniejsze. To, no, nieważne, nie jest to jakąś zasadą, że musi być koniecznie 2 na 2, 3 na 3, nie, różne mogą być. Ale ogólnie do takich, jak są większe kawałki, to na pewno możemy się spodziewać tego, że drobnica nie podejdzie w ogóle, tylko możemy czekać na same duże ryby. Ogólnie do tego nakładamy też większy hak. No ja dokończę krojenie tych ziemniaków. Mniej więcej tak. Raz większy kawałek, raz mniejszy. No nie wiem, czy wspominałem to. Do zanęty potrzebujemy cały garnek gotować tych ziemniaków. Połówka. Jeszcze raz przekrojamy tę połówkę. No, nie patrzę, jak wam będzie skórka spadać, to nic nie znaczy, nic tam się dzieje poważnego. Tak. Przekrojone, jeszcze tu przekroimy. I tak. Taką to przyrządzoną przynętę możemy od razu nakładać na haczyk i łowić. Ale pierwsze oczywiście trzeba
pojechać na łowisko, chyba że ktoś na miejscu przyrządza sobie ziemniaki, jak to woli. Oczywiście. Ogólnie jest to sposób na duże liny, ale nie tylko, bo słyszałem też, że ludzie łowią klenie, amury oraz karpie na ziemniaki. Cóż, ja pokazałem, jak ja to przyrządzam. Mam nadzieję, że komuś też przyda się. Może ktoś jeszcze nie słyszał o tej wspaniałej przynęcie. Na pewno będzie to oglądało dużo młodych wędkarzy. Znaczy, może nie młodych, a dużo początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem. A wiadomo, jak przynętę zrobicie sami, własnymi rękoma, wszystko przygotujecie, potem złowicie rybę na to przynętę, to wiadomo, że będzie większa radość z tej ryby, że złowiliście na coś, co sami przyrządziliście, niż kupiliście to w sklepie. Mam nadzieję, że Wam podobało się i przyda Wam się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!